Debata. Piotr Wąż, dzień dobry. Rozpoczynamy debatę dnia w Polskim Radiu 24. Najważniejsze wydarzenia dziś komentować będą Mariusz Gieraj z portalu mpolska24.pl i Maciej Kożuszek z Gazety Polskiej Codziennie. Witam Państwa. Na początek porozumienie pomiędzy rządem a osobami niepełnosprawnymi i organizacjami, które na rzecz tych osób działają. To porozumienie podpisane dzisiaj w Centrum Dialog, ale bez udziału i bez zgody rodziców, którzy protestują w Sejmie, a domagają się większego wsparcia państwa dla dorosłych osób niepełnosprawnych, które skończyły 18 lat. Co panowie sądzą o tym porozumieniu? Mariusz Gieraj. Znaczy, porozumienie jak porozumienie, to znaczy to jest próba ratowania tej rzeczywistości. Natomiast ja bym chciał się przyjrzeć trochę, skąd się to tak naprawdę ta cała sytuacja wzięła. Otóż należy pamiętać, że ten system nasz, system świadczeń rodzinnych, tak naprawdę, bo to o tym mówimy, prawda? Nie mówimy bo to jest element składowy. Jest niesamowicie skomplikowany. Jest to wynik tego, że po prostu przez lata politycy ratowali rzeczywistość, dając w każdym oddziale Saint Stanislaus, Saint Casimir, Polish Parish, Credit Union. Nie wiem, czy ktoś wie, ale za każde życzliwe wsparcie Radia Maria i Kościół składamy serdeczne, Bóg zapłaci. Wydatki do zasiłków rodzinnych, na urodzenie dziecka, opiekę nad dzieckiem, w ogóle korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowania dziecka, utraty prawa do zasiłku dla pozostałych. Z całego serca dziękujemy za wszelką pomoc oferowaną Radiu Maria. Gwarantem niezależności Radia Maria jest to, że jedynym jego sponsorem jest naród polski, czyli radiosłuchacze, którzy swoimi dobrowolnymi ofiarami wspierają to dzieło. Za chwilę podam Państwu informacje dotyczące sposobu pomagania Radiu Maria. Taki bankowy lub personalny albo money orders przesyłamy pod następujący adres. Radio Maria, PO Box 3, 9, 5, Chicago, Illinois, 6, 0, 6, 3, 9, kreska. 0, trzeba 5, zdać sprawę, że 6, wymagało decyzji 5. politycznej. Prawa jest w ogóle zjednoczonej Radio Maria, PO Box 39, wiele do powiedzenia 565, w tym względzie, dlatego, że to musi być Chicago, decyzja polityczna. Robiąc 60, czyszczenie 639, prawa, na pewno podjąłby się krzyk, że komuś 0, zabieramy, a komuś 65, chcemy dać, prawda, i tak dalej. Czyli za wszystkich ofiarodawców codziennie modlimy się w Radio Maria oraz ofiarujemy kilka prześwietnych. W tej dziedzinie niewątpliwym i tu nie ma chcę bolesną Różańca Świętego. Musiałaby być tak zgoda polityczna, którą powinna dać Beata Szydło, która nie dała tej zgody politycznej. Dodatkowo jeszcze, ta sytuacja, którą mamy w tej chwili z niepełnosprawnymi, jest pochodem dużego. Po pierwsze, Beata Szydło dziwnym takim tańcu wewnątrz, że tak powiem, obozu Zjednoczonej Prawicy, zgrabnie przerzuca odpowiedzialność na Mateusza Morawieckiego, zapominając jakby, że jest tak naprawdę wicepremier do spraw społecznych. I to ona powinna być naprawdę w tym Sejmie przed ministrem Falską zamiast Mateusza Morawieckiego. Gdy jest dodatkowo jeszcze nałożyło się na to nagrody, które gdyby ich nie było prawdopodobnie, to by była mniejsza presja społeczna. Jeszcze jest jedna rzecz. I jeszcze jedna rzecz, która się rozstawia. To jest to, że rząd nieustannie chwali się tym, jakim wprowadzonym stanie jest budżet państwa. Jeżeli ciągle ogłaszamy, że w styczniu mamy nadwyżkę 3 miliony, 4 miliony, prawda, luty i tak dalej, a dopiero na koniec roku słyszymy o tym, że deficyt nagle wyskakuje na 30 miliardów, no to ludzie zgadzają jest zaburzona. I w tym momencie no, to jest proszenie się o rozporządzenie. Powiedział, że są sprawy, które się okazuje można przegłosować i przeprowadzić przez parlament z Chicago, za świętej pamięci Jana Zamorskiego, którego związane z partią kwestiami politycznymi jest to bardzo skomplikowane, bardzo ważne święte Heleny jako kościół msza święta. Ostatnie pożegnanie w sobotę od godziny 9 do 11, msza święta, żałobna, potem
przeniesienie pomysłów do Polski, do Zamościa. Modlitwę prosi ksiądz Franciszek Florczyk. Także o dary Ducha Świętego dla wnucząta, dla rodziców opiekę Bożą na każdy dzień. O zdrowie, Bożą opiekę dla wszystkich prowadzących Radio Maria Telewizję Trwam. O zdrowie dla rodziny Wojtyła oraz wieczną radę dla zmarłych z rodziny Zając Wojtyła, Rosi i Sofii. Także w intencji dziewczyny z otrzymanej łaski z prośbą o zdrowie Boże, błogosławieństwo, pokój dla siebie, rodziny i dary Ducha Świętego prosi Zofia Czubek. O dar macierzyństwa dla Anny, o łaskę powrotu do sakramentów świętych dla synów oraz mądrą decyzję w bardzo ważnej sprawie oraz ze świętej pamięci Eugeniusza Sikora, Piotrusz i ze śmierci ze wszystkich zmarłych krewnych z rodziny prosi Stefanka Sikora. Telefon do studia w Chicago 773-385-5654. Zapraszam, aby dzwonić i składać intencje do modlitwy różańcowej. 773-385-5654 to numer do studia w Chicago. 773-385-5654. Również modlmy się za Panią Marię, która prosi o modlitwę za całą swoją rodzinę i o zdrowie dla Pani Anny Bąka z Lema, za zmarłego męża Andrzeja Klujewskiego, aby Bóg przyjął go do siebie, prosi o sławę. Także o zdrowie swoje dzieci, wnuków i prawną, prosi Ludwika Strawa, o łaskę dla całej rodziny, o moc i wiarę dla czwórki dzieci, o rozwiązanie trudnej sprawy, o szczęśliwy przebieg transplantacji szpikogłosnego dla Gali oraz o szczęście wieczne dla syna Marka, pokorna czcicielka z Pensylwanii. 773-385-5654 to numer telefonu do studia w Radio Maria. Zapraszam, aby dzwonić i składać intencje, byśmy mogli jako rodzina Radio Maria w tych intencjach się modlić. 773-385-5654. Która jest częścią składową całego środowiska osób niepełnosprawnych. Dziwne, może jakaś awaria. Rozpocznijmy modlitwę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś
wrażliwość, niewiasta, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A z drugiej strony i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Od Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielka. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić, wolno chwalebna i błogosławiona. O Panie nasz, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasz, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Matko Boża, módl się za nami, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam teraz do wysłuchania rozmowy, którą przeprowadziła z panem ministrem Antoniem Macierewiczem, kiedy gościł tutaj w Chicago. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, dziś w studiu gościmy pana ministra Antoniego Macierewicza. Witam serdecznie, panie ministrze. Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam ojca, witam wszystkich słuchaczy Radia Maria. Teraz i zawsze. Panie ministrze, nie trzeba pana przedstawiać, szczególnie słuchaczom Radia Maria, bo przecież cotygodniowe felietony Głos Polski, one doskonale przedstawiają pana osobę i jest pan po prostu znany przez lata swojej działalności, także przez te ostatnie lata, szczególnie bycia ministrem obrony narodowej, kiedy no, wszyscy to zauważają, nastąpiło przeobrażenie w Wojsku Polskim i wreszcie poczuliśmy się bezpieczniejsi, ale nie powiem, że już w 100% bezpieczni. A bezpieczeństwo jest tą wartością, tym zadaniem, które nie jest jednorazowe, które jest nieustannie, wymaga ciężkiej pracy, dbałości i bardzo wielostronnego podejścia. To nie jest przecież tylko kwestia wyposażenia, to nie jest tylko nawet kwestia liczby żołnierzy, to nie jest tylko kwestia ich wyszkolenia. To jest w olbrzymim stopniu kwestia patriotyzmu i poczucia właśnie korzeni wartości chrześcijańskich. Bez tego armia będzie tylko pozornym stróżem bezpieczeństwa Polski. Mieliśmy bardzo niedawno taki bardzo dramatyczny przykład, co się dzieje, jeżeli armia wprawdzie ma nowoczesną broń, jest liczebnie silna, jest wyszkolona, ale nie ma ducha patriotyzmu i ducha wartości. To było zajęcie Krymu przez Rosjan, gdy ukraińska armia dobrze wyposażona po prostu się poddawała w ciągu kilku godzin, bo nie miała własnej tożsamości, nie miała własnej wartości. Ten przykład warto zawsze przywoływać, gdy mówimy o bezpieczeństwie i o armii. Dlatego też takim szokiem dla całej polskiej armii była decyzja pana prezydenta o zawetowaniu ustawy, która degradowała bandytów, zbrodniarzy komunistycznych. Oni nigdy nie byli przecież polskimi generałami, byli sowieckimi generałami. Utrzymywanie ich tytułów generalskich jest obrazą dla narodu i obrazą dla armii, tworzącą w armii takie poczucie zamieszania moralnego i niejasności moralnej. Mówię o tym dlatego, ponieważ ojciec podjął sprawę bezpieczeństwa, no więc tutaj uderzono tym wetem, uderzono w taką moralną podstawę żołnierskiego obowiązku i żołnierskiej powinności. Źle się stało i trzeba to jak najszybciej naprawić. A z drugiej strony wiemy, że wartości takie jak prawda, jak sprawiedliwość, jak miłość, to są właśnie wartości, które tak bardzo są bliskie, wręcz można powiedzieć, są utożsamiane z chrześcijaństwem, bo te Jezus Chrystus nam nieustannie wskazuje, no ale widzimy jakiś taki dziwny trend, żeby chrześcijaństwo eliminować.
zrezygnować z tej przestrzeni życia publicznego i wszystkie znaki, które odnoszą się do Chrystusa, ale kiedy patrzymy na zachodnią Europę i na to, co w tej chwili tam się dzieje, to od razu nasuwa się takie stwierdzenie, że jest to błędna droga prowadząca donikąd. Albo prowadząca do chaosu i w perspektywie do zagłady, prowadząca do eliminacji cywilizacji chrześcijańskiej, cywilizacji zachodniej, podważająca same fundamenty tych państwowości. Oczywiście może się czasami wydawać, że potraktowanie ludzi o innej cywilizacji jakoś roboczą, której trzeba tworzyć komfortowe warunki, jest istotną przesłanką dla bogactwa. Tylko że to jest bogactwo bardzo złudne, a płaci się za to codziennie bezpieczeństwem własnych obywateli i likwidacją własnej cywilizacji, więc tym bardziej musi szokować wypowiedź pana ministra Czaputowicza, który na pytanie w Le Figaro 10 dni temu o to, czy umacniać wartości chrześcijańskie w Unii Europejskiej, powiedział, że nie, że Polska się tego nie domaga, że Polsce na tym nie zależy. No to jest po prostu znowu błąd. Tak działać nie można, bo powtarzam, chrześcijaństwo nie jest do negocjacji. Chrześcijaństwo to nasz absolutny fundament. Z drugiej strony też widzimy, że jeśli zabraknie tej determinacji w służbie dobru wspólnemu, w służbie ojczyzny i jej obywatelom, to może, no nie daj Boże, aby doszło, ale może dojść do tego, co miało miejsce 8 lat temu, 10 kwietnia. To prawda, dramat smoleński, można powiedzieć, jak w soczewce skupia wszystkie błędy, jakie zostały popełnione po okrągłym stole na skutek umów w Magdalence, pozostawienie komunistom swobody, tworzenie utrzymywania swoich miejsc i pozycji w administracji, a równocześnie możliwości przejmowania majątku narodowego, niszczenie polskiego przemysłu i majątku narodowego, upowszechnianie liberalizmu i pieniądza jako jedynego punktu odniesienia w kształtowaniu świadomości narodowej, eliminacja historii z systemów nauczania. To wszystko naprawdę było niesłychanie groźne i zaowocowało dramatem smoleńskim. Ja jako przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, tej części, która zajmuje się wyjaśnieniem katastrofy smoleńskiej, muszę powiedzieć, że nie ma wątpliwości co do przyczyny już teraz po opracowaniu przez nas raportu technicznego. Tą przyczyną była eksplozja samolotu. My nie ustalaliśmy, bo to nie jest nasze zadanie, winnych tego, ale nie mamy wątpliwości, że działanie, które do tego doprowadziło, było także osadzone w tych właśnie błędach magdalenkowych, a już na pewno to, co się stało po tym dramacie, czyli zgoda na oddanie Rosji wszystkich, całego materiału dowodowego, postępowania wyjaśniającego, śledztwa, aprobata dla upokarzania armii polskiej, dla upokarzania polskiego prezydenta i państwa polskiego, bo przecież aprobata dla raportu pani Anodiny to znaczyło, że Polska aprobuje, że to polski generał, polscy lotnicy doprowadzili do śmierci polskiego prezydenta. To przez wszystko było od początku do końca jakimś potwornym kłamstwem, do którego przyłączało się administracja ówczesna pana Donalda Tuska, państwa polskiego, i niektórzy nawet wojskowi działaliśmy, czy też działano przeciwko podstawowym interesom państwa, zgadzając się na kłamstwo, które obiegło cały świat, i dopiero trzeba było raportu technicznego, który opublikowaliśmy tydzień temu, żeby powiedzieć bardzo jasno, że raport Millera nie jest prawdziwy, unieważnić go, bo wiemy, że przyczyną nie było wcale działanie polskich pilotów, przyczyną była eksplozja, za którą odpowiedzialni są ci ludzie, którzy tę eksplozję wywołali, i to nie byli Polacy. Panie ministrze, kiedy patrzymy i przypominamy sobie tę argumentację, która wtedy była podawana co do przyczyny katastrofy, mówiąc kolokwialnie, wszyscy
wszystko to by się nie trzymało. Ale zastanawiające w tym jest pewne milczenie i pewien dystans tak państw Europy, jak i można powiedzieć całego dowództwa NATO oraz całego Zachodu. To prawda, ale znowu niestety trzeba wskazać, iż źródłem tego było postępowanie administracji pana Donalda Tuska, który oddał całe dowody i śledztwo, jak i postępowanie w ręce rosyjskiej i nie zwrócił się do NATO o wsparcie. Co więcej, gdy ja później jako minister obrony narodowej przy każdym spotkaniu międzynarodowym, mówiłem o sprawie smoleńskiej, zwracałem się o pomoc, częściowo tę pomoc od Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o niektóre informacje, chociaż jeszcze nie wszystkie otrzymaliśmy, ale za każdym razem był gigantyczny atak medialny realizowany przez środowiska laickie, lewicowe, liberalne w Polsce, które nie tylko te kłamstwa upowszechniały w Polsce, ale wywierały presję na ośrodki w Stanach Zjednoczonych, na ośrodki w Anglii, wszędzie indziej, żeby się sprawą polską nie zajmować. Dopiero ostatnio udało się nam zorganizować grono ekspertów pod kierunkiem pana Franka Taylora, najwybitniejszego chyba w Europie badacza katastrof smoleńskich, który kieruje zespołem właśnie zachodnioeuropejskich ekspertów współpracujących z naszą komisją. Bardzo długo to było niemożliwe ze względu właśnie na oddziaływanie na przykład takich pism jak Washington Post, prawda, i szeregu innych na czele rządu. Jakie to by było państwo, nieważne. Nie będą stali ludzie, którzy opierają się na wartościach, którym te wartości są bliskie. Inne państwa, takich przywódców, ale i również takiego państwa nie będą szanować. Nie szanują, nie wspierają i uważają, że może być ono tylko pionkiem, narzędziem do realizacji własnych celów. Proszę zobaczyć, jak wzrósł prestiż, możliwość działania Polski, gdy jasno postawiliśmy sprawę Międzymorza, gdy jasno postawiliśmy sprawę współdziałania w obszarze od Bałtyku przez Adriatyk i Morze Czarne. Stała się bardzo liczącym się partnerem trzecią armią w Europie i bardzo się liczącym partnerem politycznym. Dzięki temu pan prezydent Trump wygłosił to wspaniałe przemówienie na Placu Krasińskich w Warszawie, gdzie właśnie polską wierność Chrystusowi, wierność wartościom patriotycznym i chrześcijańskim uczynił wzorem dla wszystkich państw europejskich i nawet dla samej Ameryki. Powiedział, że tutaj ukształtowały się wartości, które pozwoliły zwyciężyć komunizm i które pozwalają patrzeć optymistycznie w przyszłość, przeciwstawiając się każdemu naciskowi. A więc to dało nam siłę, odchodzenie od tego kierunku, kwestionowanie go przez jakieś nieroztropne czy rezygnacje z ustaw, czy też forsowanie ludzi, którzy reprezentują dokładnie inne treści, tworzy tylko zamieszanie, chaos i co za tym idzie niepewność społeczeństwa, czy rzeczywiście mamy do czynienia z odbudową Polski, czy mamy do czynienia z takim samym działaniem, jak kiedyś przez ubiegłe 30 lat, gdy tylko słowa były ładne, ale czyny przeczyły słowa. I kolejne pytanie, taka refleksja, no nie widzimy już, można powiedzieć, owoce tej zmiany, która dokonuje się od praktycznie listopada 2015 roku, ale wciąż wydają się dziwne takie zachowania wielu osób, które w poprzedniej ekipie rządzącej koalicji PO-PSL, a szczególnie mam tu na myśli partię tą główną opozycyjną Platformę Obywatelską, dają tak duże poparcie. No, jest to trochę jakby nielogiczne, widząc to dobro, które się dokonuje, demaskując te nieprawidłowości, wręcz kradzież, można powiedzieć, okradanie państwa polskiego. Ci sami ludzie mają jednak mandat zaufania ponad 20%. Jeśli byśmy całą opozycję wzięli, to ponad 30% Polaków. Proszę ojca, to jest zjawisko ostatnich tygodni, można powiedzieć, czy ostatnich miesięcy. Przez pierwsze 26 miesięcy po wyborach mieliśmy do czynienia z zupełnie innym zjawiskiem.
na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc rosło zaufanie Polaków i rósł swoisty cud polityczny, bowiem rzeczywiście w dziejach Europy i Polski nie było takiej sytuacji dotychczas, żeby po wyborach rosło zaufanie i rosło wsparcie dla jakiegoś rządu. A tak się działo po 2015 roku, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście realizowało dokładnie te zobowiązania, jakie na siebie przyjęło w okresie, gdy było w opozycji. Ludzie widzieli, że po raz pierwszy w ciągu tych 30 ostatnich lat jest rząd, który nie tylko coś obiecuje, żeby wygrać, ale później ciężką pracą to realizuje, czy to będzie gospodarka, gdzie przecież bezrobocie zostało zmniejszone do 6-4%, to w ogóle zupełny fenomen, czy to będą sprawy socjalne, gdzie zostało wprowadzone, no wspaniałe przecież przedsięwzięcie, jak było, jest 500+, czyli zwrot ku rodzinie, zwrot ku wsparciu rodziny, czy też właśnie obronność i rozbudowa siły Wojska Polskiego i przywracania patriotyzmu i wartości chrześcijańskich jako podstawy naszej myśli obronnej. W tych wszystkich dziedzinach my dotrzymywaliśmy słowa. To zaczęło jakoś kuleć w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Ten zwrot, jaki się dokonuje, czy też pozory, mi jest też trudno do końca to sformułować, bo jak mam ocenić odejście od ustawy degradacyjnej, jak mam ocenić takie krok w przód i krok w tył w sprawach sądowych, no to bardzo jest trudno to wszystko, czy też te zmiany personalne. To tworzy zamieszanie, to tworzy, że podnosi głowę znowu środowisko liberalno-komunistyczne, które wydawało się, że już raz na zawsze zostało, tak powiem, wyeliminowane z poważnej polityki. Polski, tak jak powinno to zresztą być, więc raczej mamy do czynienia z takim okresem przejściowym, w którym musimy bardzo jasno naszą tożsamość chrześcijańską, patriotyczną podkreślać. Ja chcę tylko powiedzieć dwa słowa, jeżeli ojciec pozwoli, o niesłychanie ważnym kierunku, jaki przyjęliśmy, budując Wojska Obrony Terytorialnej, gdzie nowym oddziałom, nowym formacjom nadawałem imiona żołnierzy niezłomnych, takich jak pułkownik Ciepliński. Pamiętamy jego ostatnie słowa, gdy mówił, że jestem zamordowany, ginę jako katolik. Wierzę, że prawda Chrystusowa zwycięży. I on to napisał w grypsie do swojego syna jako swój testament, któremu należy być wierny. Teraz żołnierze obrony terytorialnej przejmują ten testament. Przejmują testament ludzi, którzy poświęcili swoje życie, żebyśmy my byli wolni. To jest tradycja, przy której mamy trwać. Ona dała zwycięstwo państwu polskiemu i ona dzisiaj też przyniesie Polakom zwycięstwo, a nie kwestionowanie chrześcijaństwa, nie podważanie naszego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, nie kwestionowanie tego, co jest wielką pracą komisji badającej tragedię smoleńską, gdzie jednoznacznie wskazujemy, że przyczyną była eksplozja, nie żaden błąd pilota, nie atakowanie generała Błasika, nie upokarzanie Wojska Polskiego, tylko jasne mówienie, kto i co był naprawdę sprawcą tej wielkiej tragedii, określonej przez parlament jako największą tragedię niepodległej Polski. Przeżywamy rok setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Niepodległości po 123 latach, mówiąc tak delikatnie, niewoli czy wręcz wymazania Polski z map Europy i świata, ale nie byłoby tego zwycięstwa, nie byłoby 1918 roku, gdyby właśnie nie pielęgnowanie tak wartości chrześcijańskich, katolickich, patriotycznych właśnie przez kapłanów, przez rodziny katolickie, które już od najmłodszego pokolenia dzieci wychowywały w tym duchu. Czy ten rok rocznicowy, te wszystkie obchody, te różne projekty realizowane w tym roku przyczynią się do tego, że Polska się jeszcze bardziej umocni i że w 2019 roku
roku znowu przeżywać będziemy zwycięstwo prawdy i zwycięstwo godności. Chciałbym, żeby tak było i dwa słowa za chwileczkę o tym powiem, ale przed tym, jeżeli Państwo pozwolicie, chcę zwrócić na jedną kwestię uwagi. Tak, nie ma wątpliwości, że Kościół katolicki, że kapłani, że wiara ludu, że wielcy wieszczowie, tacy jak Mickiewicz, Słowacki, Norwid, których twórczość była przecież do szpiku kości, że tak powiem, do samych fundamentów właśnie katolicka, właśnie chrześcijańska, że to wszystko stanowiło podstawę, która pozwoliła odzyskać niepodległość. Nie mam co do tego cienia wątpliwości, ale trzeba powiedzieć coś jeszcze. Nie mówię to jako człowiek, który przez takich ludzi został wychowany. Pokolenie Polski niepodległej, pokolenie ludzi, którzy dorastali w latach 1918-1939, to było najwspanialsze, najsilniejsze, najdzielniejsze pokolenie w historii Polski. To byli ludzie, którzy wychowywani właśnie w duchu chrześcijańskim, katolickim i patriotycznym zdołali znieść okupację hitlerowską, okupację sowiecką, komunizm, wychować własne dzieci w wierze katolickiej, przekazać wartości, które pozwoliły nam po roku 1989 odzyskiwać niepodległość. Chcę im oddać hołd temu pokoleniu, to pokolenie moich rodziców, ale przecież także milionów Polaków, którzy dzięki temu przekazowi rodzinnemu i kościelnemu miało szczęście ukształtować się w katolickiej i patriotycznej tradycji. A jeśli chodzi o obchody stulecia odzyskania niepodległości, one w wojsku były rozpisane bardzo, bardzo szeroko na kolejne działania. Przypomnijmy kolumny niepodległości, które miały być w każdej gminie stawiane na pamiątkę tego stulecia odzyskania niepodległości. Kolejne uroczystości. Będę w takim uczestniczył w najbliższą sobotę na placu Halera w Warszawie na Pradze, bowiem obok Piłsudskiego to właśnie Józef Haller był twórcą najsilniejszej armii, tak zwanej armii Halera, gdzie trzonem byli przecież właśnie Polacy z Stanów Zjednoczonych, Polacy z Kanady, którzy, a także z Francji, którzy na wołanie ojczyzny o wsparcie, o pomoc stworzyli 100-tysięczną, wspaniałą, najlepiej wyposażoną armię, która przyniosła Polsce niepodległość w wojnie 20 roku. Bo trzeba pamiętać, że my niejako dwukrotnie odzyskiwaliśmy etapami niepodległości. Raz to był 1918 rok, gdzie z Królestwa Polskiego zostało ono przekształcone w siłę i źródło odzyskiwania granic i zwłaszcza decyzja wersalska, gdzie Roman Dmowski odegrał tak istotną rolę, gdzie przyznano Polsce granice, ale trzeba było je jeszcze wywalczyć. I to wywalczenie dokonało się w wojnie 20 roku nad Wisłą, gdzie główną rolę jako przywódcy odegrał Józef Piłsudski, ale jako siła zbrojna właśnie armia Halera i wielki patriotyczny zryw polskiej młodzieży skupionej w Armii Obywatelskiej. Panie ministrze, i na zakończenie pytanie, czego życzyć tak panu, jak i wszystkim politykom, szczególnie właśnie tym, którym, a właściwie wszystkim powinna być droga sprawa ojczyzny, jej dobrobytu i jej dalszego rozwoju. Chciałbym, jeżeli ojciec o to pyta, podziękować raz jeszcze Polonii, podziękować Radiu Maryi, ale podziękować też całej Polonii chicagowskiej, amerykańskiej, kanadyjskiej za modlitwę i wsparcie, które nieodmiennie Polonia dla sprawy polskiej świadczy. Ja przyjeżdżam rokrocznie, kilkakrotnie do roku do Stanów Zjednoczonych od 1992 roku i widzę, jak ten wielki, wspaniały duch patriotyczny i chrześcijański tutaj daje siłę nam w kraju, a więc życzyłbym sobie, żeby ten duch nadal był taki mocny, nadal był taki zdecydowany, nadal był taki ofiarny. I chcę, żebyście wiedzieli, że
Polacy są wam za to naprawdę bardzo, bardzo wdzięczni. Przy wszystkich kłopotach i trudnościach, które miewamy, wiemy zawsze, że tutaj w Chicago, tu w Stanach Zjednoczonych jest to ostateczne oparcie i wsparcie, które zawsze odradza polską myśl niepodległościową i katolicką, że tutaj mamy zawsze siłę, która będzie nas podtrzymywała, a więc raz jeszcze za modlitwę, za wsparcie, za działanie. Bardzo dziękuję. Chciałbym, żeby wszyscy mieli świadomość, że Polska silna to tylko taka, która jest oparta na wartościach chrześcijańskich i patriotycznych. Od tego nie ma odejścia i tego należy życzyć wszystkim polskim politykom, żeby tę świadomość kultywowali. Jestem przekonany, że tak będzie. Panie ministrze, bardzo dziękuję za wizytę w studiu, za poświęcony nam czas pomimo rozlicznych obowiązków. No i życzymy, aby rzeczywiście tak się stało. Ja bardzo dziękuję z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, gościem studia Radia Maryja w Chicago był pan minister Antoni Macierewicz. Ja już z Państwem się żegnam. Życzę błogosławionej, spokojnej nocy. Niech Was broni i strzeże Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica. Prowadził ojciec Zbigniew Pienkos, dyrektor centrali Radia Maryja w Chicago. Na zegarach w Polsce jest godzina trzecia. Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. Tą nocną porą pozdrawiamy całą rodzinę Radia Maryja. Bardzo nam miło, że towarzyszą nam Państwo mimo tak późnej pory. Pozdrawiamy również naszych rodaków, którzy słuchają nas poza Polską i życzymy dobrego odbioru naszego programu. Wierzyłam, że coś zmieni się, a oni śmieją tam się mną. Wyprzedali swoje sny, patrioci, buntownicy obrośli dawno. Wielkie czyny zamienili małymi istne. A jedyny azyl został tylko tu. Mój dumny słowa mówią, do niego tylko dwa. Mój dom, rodzina, czyli mój dom najdroższe to co ma. Mój dom. Ojczyzna, Bóg, gościnny Bóg, na naszych oczach ginie świat. Honoru nie, już nie ceni się. Kiedy chciwość odebrała ludziom.
przydadzą swoje sny patrioci. Buntownicy obrosną znowu w tłuszcz, kiedy świat zdumiony koło znów zatoczy. Jedno, co niezmienne, czeka właśnie tu. Radio Maryja, przed nami powtórzenie wczorajszej katechezy. Sprawia, że słońce jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi
i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. On daje pokarm w swoim czasie. Jezus uczy nas tej prośby. W rzeczywistości wysławia ona Ojca, ponieważ uznaje, że jest On dobry ponad wszelką dobroć. To jest, drodzy Państwo, to wezwanie już wyraża to, jak my widzimy Boga, do którego się zwracamy. Mówi katechizm, że ta prośba wyraża to postrzeganie Boga jako dobrego. On jest dobry. Skoro zwracam się do Niego z prośbą, to znaczy, że wiem, że On mi może dać to, o co Go proszę, to, czego potrzebuję. Ta prośba jest równocześnie wyznaniem wiary w dobroć, w miłość Boga. Bo Jego Boga proszę o chleb, nie kogo innego. Ta prośba jest też przeciwstawieniem się naszej pysze, pokusie naszej pychy, pokusie samowystarczalności. Mam prosić Boga o chleb. Ta pokusa nam dzisiaj grozi w świecie, który nie chce uwierzyć, że sobie sam wystarcza. Jak mówi szatan w ogrodzie rajskim, bogami jesteście. Nie, nie jesteśmy bogami. Prosimy Boga o chleb. Nie prosimy Go, ponieważ wierzymy, że Bóg jest miłością, że tej naszej prośby On wysłucha. Daj nam jest również wyrazem przymierza. Należymy do Ojca, a On należy do nas i jest dla nas. To wyrażenie nam wyraża również nasze uznanie Go za Ojca wszystkich ludzi. I dlatego modlimy się za nich wszystkich w poczuciu solidarności z ich potrzebami i cierpieniami. Jest to wyrazem przymierza, ta prośba. Przymierza, czyli pewnej relacji z Bogiem, Bóg i człowiek. Skoro jest przymierze, jest ta wzajemna relacja, to wiem, że mogę oczekiwać od Niego tego daru. Co więcej, mam prawo od Niego tego daru oczekiwać. A więc ta prośba jest już wyrazem, że mam tę świadomość, że między nami jest ta relacja. Nie idę prosić obcego. Nie chodzi mi prosić obcego, żeby mi coś dał, ale tego, którego znam, co do którego wiem, że między nami jest choćby minimalna ta relacja. Tym bardziej wobec Boga, gdzie ta relacja jest bardzo fundamentalna, bardzo intymna. Ta prośba jest również wyrazem solidarności międzyludzkiej, bo zobaczmy, że w tej prośbie modlimy się, używamy liczby mnogiej. Mówimy nam, daj nam. Nie mówimy daj mi, daj mojej rodzinie, daj nam, nam ludziom. A więc poczucie solidarności i kiedy modlimy się tymi słowami, powinniśmy myśleć o tylu ludzkich potrzebach i cierpieniach, które istnieją w świecie. Tylu potrzebujących, tylu głodnych. Mówimy w tej prośbie chleba naszego. Ojciec, który daje nam życie, nie może nam nie dać pokarmu koniecznego do życia, stosownych dóbr materialnych i duchowych. W kazaniu na górze Jezus podkreśla tę synowską ufność, współdziałającą z opatrznością naszego Ojca. Nie zachęca nas do jakiejś bierności, lecz chce nas wyzwolić od wszelkich niepokojów i kłopotów. Takie jest synowskie zdanie się dzieci Bożych na Ojca. I pisze święty Cyprian, tym, którzy szukają Królestwa i Sprawiedliwości Bożej, przyrzeka On udzielić wszystkiego w nadmiarze. W rzeczywistości wszystko zależy od Boga. Temu, kto posiada Boga, nie brakuje niczego, jeśli sam należy do Boga.
Ta prośba jest więc, powtórzmy wyrazem, ufności w Bożą opatrzność. Nie Bóg mi da, skoro mnie powołał do życia, Bóg mi da tego, co jest mi do życia potrzebne. Bóg jest wierny swojemu słowu. Bóg się nie wycofuje w pół drogi. Skoro powiedział A, to powie i B. Skoro dał mi życie, to też da to, co jest mi niezbędne do życia. Wiara w opatrzność. Nieraz tej wiary nam też brakuje. Przy naszej zapobiegliwości niewątpliwie potrzebna jest, ale niewątpliwie jest też ona w nas w nadmiarze. My chcemy wszystko ubezpieczyć, wszystko zabezpieczyć, wobec wszystkiego odszkodowania. Bóg jest naszym Ojcem. Wiara w to i ufność. Nie wiemy, co będzie jutro, nie wiemy, co będzie za rok, ale wiem, że Bóg będzie i to mi daje poczucie pokoju. Nie jest to chowanie głowy w piasek, ale to wynika z tego, że wiem, komu uwierzyłem. Wiem, kim jest Bóg. Z tej wiary, z tej świadomości, kim jest Bóg, wynika cała moja opcja życiowa, moje postrzeganie życia, moje podejście do życia. Przy całej roztropności oczywiście. Ale Bóg jest Ojcem, który nas chce wyzwolić od niepokojów i trosk. Nie mówiła Święta Teresa z Awila, Teresa Wielka, nie bój się, nie lękaj się, Bóg sam wystarczy. Taka synteza krótka tego, o czym w tej chwili mówię. Powtarzam, nie chodzi o bierność, ale chodzi o wolność od nadmiaru niepokojów. To, co mówi też Jezus w Ewangelii. Nie troszcie się o to, co będziecie jeść, ani pić, ani gdzie spać. Zobaczcie na lilie polne, na ptaki powietrzne. Bóg, Ojciec troszczy się o nich. A czy wy nie jesteście ważniejsi niż one? Czy ja w to wierzę, że jestem dla Boga ważniejszy niż lilie, niż ptaki, niż wróble na dachu? Nie chodzi o bierność, ale chodzi o wolność od nadmiaru niepokojów, bo one nas mogą przytłaczać. Także już nie widzimy świata poza kłopotami, a tych nigdy nie brakuje. Idźmy dalej. Obecność w świecie tych, którzy głodują z braku chleba, ukazuje jeszcze inny wymiar tej prośby, mówi katechizm. Dramat głodu w świecie wzywa chrześcijan modrących się w prawdzie do czynnej, odpowiedzialnej wobec braci, zarówno w postawie osobistej, jak i w ich poczuciu solidarności z całą rodziną ludzką. Tej prośby modlitwy pańskiej nie można oddzielić od przypowieści o ubogim Łazarzu i o sądzie ostatecznym. Kiedy wypowiadamy te słowa chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj, miejmy tę świadomość, właśnie to, co też już wspomniałem, ilu jest dzisiaj ludzi głodujących. Ale niech to, ta świadomość nie będzie tylko w naszym sercu i w naszym umyśle, ale niech nas też prowadzi do czynnego zaangażowania się w tę solidarność z głodującymi. Nie tylko słowa, ale też i czyny. I ta modlitwa budzi nas, w nas tę świadomość. Mówimy, daj nam, liczba mnoga, chleba powszedniego. Nie mogę prosić dla siebie, nie mogę tylko prosić dla innych, ale czy ja czynię coś według moich możliwości, żeby innym pomóc zdobyć chleba powszedniego. Nie mówimy o luksusach, mówimy o chlebie powszednim, o chlebie codziennym. Jak zaczyn w cieście, mówi dalej katechizm, jak zaczyn w cieście